Piątkowy komentarz dnia. Tak jest, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Dziś z nami Magdalena Rzeczkowska, minister finansów. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa serdecznie. Stosunkiem głosów 234 za kandydaturą prezesa Glapińskiego do 223 przeciw. Profesor Adam Glapiński przez kolejne 6 lat będzie pełnił funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jak pani ocenia tę decyzję Sejmu? To jest dobra decyzja. Prezes jest wybrany, bo to było najważniejsze, żeby mieć prezesa Narodowego Banku Polskiego, a minister finansów jako odpowiedzialny razem z rządem za politykę fiskalną będzie współpracował tak jak dotychczas z Narodowym Bankiem Polskim. No i właśnie o tę politykę fiskalną będę dziś pytał, bo eksperci oceniają, że ona, ta prowadzona przez rząd, różni się od tej, jeśli chodzi o cele, którą prowadzi Narodowy Bank Polski. Bo Narodowy Bank Polski robi dziś wszystko, żeby studzić nieco gospodarkę, żeby te pieniądze z rynku zdjąć, jak to się mówi, wstrzymać wzrost inflacji, a rząd idzie trochę w innym kierunku. Realizuje swoje świadczenia socjalne, kolejne programy wsparcia dla kredytobiorców, dodatki, świadczenia, zasiłki, etc. Można by długo wymieniać. No i właśnie pani wraz z premierem w tym tygodniu przedstawiła szczegółowy plan wsparcia dla kredytobiorców. Pomówmy na początek właśnie o tym planie konkretnie. Co jest na stole, właściwie już jest omawiane, tak? Bo jutro mają się konsultacje zakończyć. Rząd, prowadząc tą politykę fiskalną, ale też w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bo doskonale wiemy, że mamy do czynienia w tej chwili po sytuacji pandemii, z dodatkowym kryzysem, którego się mieliśmy nadzieję uniknąć, ale który się wydarzył, czyli wojną w Ukrainie, i te wszystkie elementy wpływają, te elementy zewnętrzne wpływają na wzrost inflacji, i rząd, realizując swoją politykę, musi też brać pod uwagę to, że w sytuacji, tak jak w przypadku właśnie wsparcia dla kredytobiorców, inflacja, wysokie stopy procentowe powodują wzrost raty kredytów. I stąd te działania rządu w ramach polityki fiskalnej kierowane są do tych grup, Polaków, które w takiej trudnej sytuacji wymagają wsparcia, wymagają pomocy. I ta oferta wsparcia kredytobiorców złożona jest z trzech takich elementów podstawowych. Pierwszy to są wakacje kredytowe. Drugi, fundusz wsparcia kredytobiorców, to jest mechanizm, który już funkcjonuje, ale który też troszeczkę zmieniamy. I wreszcie wyznaczenie zamiennika WIBOR-u. To są rozwiązania, które są kierowane do kredytobiorców, przede wszystkim tych, którzy zaciągnęli kredyty w złotych polskich, ale też i do pozostałych, bo Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to rozwiązanie dostępne dla wszystkich, którzy mają te rzeczywiste problemy ze spłatą kredytu i po spełnieniu określonych warunków mogą o takie wsparcie wnioskować. Rzeczywiście w tej chwili te rozwiązania są konsultowane, szerokie konsultacje społeczne, także... Te konsultacje przebiegają, bo wiemy, że właśnie trwają. Tak, to są też spotkania, rozmowy z sektorem bankowym, ale również czekamy po prostu, bo projekt został przekazany do zapoznania się interesariuszom, także czekamy na uwagi. Ten termin spływania uwag upływa jutro, jeżeli dobrze pamiętam, to do godziny 14. Także na razie jeszcze szczegółów co do tych uwag, które są zgłaszane, nie przekażę, ponieważ jeszcze nie wszystko do nas dotarło. Ale rząd chciałby już 17 maja ten projekt przyjąć, więc dosyć szybka ścieżka. Tak, zależy nam na tym, żeby te przepisy zostały jak najszybciej przyjęte, bo oczywiście przyjęcie przepisów przez rząd to jest następnie ścieżka parlamentarna, prac parlamentarnych, a chcielibyśmy, żeby od wakacji, te właśnie wakacje kredytowe i te rozwiązania związane z pozostałe rozwiązania też, nad którymi pracujemy, żeby mogły być już wdrażane. Wprawdzie zamiennik WIBOR to planujemy ze względu też i na konieczność dostosowania się tutaj technicznego banków, żeby to obowiązywało od stycznia przyszłego roku, 23, ale wakacje kredytowe trzeci i czwarty kwartał, stąd takie przyspieszenie tutaj, takie tempo może nie tyle przyspieszenie, co tempo prac. Które to rozwiązanie, ta propozycja wsparcia kredytobiorców, pani zdaniem, pani minister, będzie dla kredytobiorców najważniejsze, będzie największą ulgą?
Tutaj no, wakacje kredytowe no, pewnie są takim atrakcyjnym rozwiązaniem dla tych z kredytobiorców, którzy rzeczywiście mają problemy z regulowaniem tych zobowiązań, bo też pamiętajmy o tym, że to nie jest skrócenie jakby kredytu, tak, o te kilka rat, z których tylko zechcemy wydłużenie. Zrezygnować. Tylko wydłużenie, więc to też to jest, to owszem, to jest Ale realnie on, ten kredyt może być jednak tańszy, tak? No bo liczy się tak, jakby aktualne oprocentowanie kredytu. Tak, to jest realne zmniejszenie obciążeń, przynajmniej w tych latach teraz, 22, 23, bo te 8 rat kredytowych, czyli 4 raty w tym roku, dwie raty w danym kwartale, tak, i 4 raty w kolejnym roku, po jedna rata na kwartał, to przykładowo przy kredycie 2400 zł to jest takie realne zmniejszenie obciążenia o 19 200 zł, jeżeli dobrze liczę. Jest to, oczywiście to jest w ramach tego, tych wakacji kredytowych nie spłacamy rat kredytu przez tych właśnie 8 kolejnych, do 8 kolejnych rat, do 8 rat kredytu wybranych nie musimy spłacać, a wydłużenie też tego okresu kredytowego nie jest obciążone tutaj dodatkowymi odsetkami. To, co może zostać przez bank naliczone w przypadku złożenia wniosku, a też przypominam, że ten wniosek można złożyć będzie w prosty sposób, chociażby z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, ale też jak ktoś sobie życzy, to i pisemnie, mailowo, to jest naliczenie opłat ubezpieczeniowych ewentualnie. Tak? Jeżeli... Od kiedy te wnioski, pani minister? To oczywiście zależy od tego, kiedy przepisy wejdą w życie, no ale planujemy, że od lipca chcielibyśmy, żeby była taka możliwość. Tutaj już kredytobiorca decyduje, tak? Kiedy, bo to jest decyzja tego, kto ma ten kredyt, ma to obciążenie związane z zakupem mieszkania i po prostu decyduje, kiedy będzie chciał taki wniosek złożyć. Od momentu dostarczenia wniosku z mocy prawa takie wakacje zostaną przyznane. Jeszcze dopytam właśnie o tą politykę fiskalną Narodowego Banku Polskiego i rządu. Czy to nie jest tak, że rząd, wprowadzając tego rodzaju rozwiązania, właśnie dosypuje znów pieniądze do gospodarki? Co z kolei Narodowy Bank Polski chce zmienić, by tych pieniędzy na rynku było nieco mniej? Rząd, tak jak powiedziałam, no w ramach tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, tak, tych rosnących stóp procentowych, ale też wyższej inflacji, wyższych kosztów, przede wszystkim dotykających właśnie no, w tym przypadku kredytobiorców, ale też w pozostałych przypadkach inflacja, te wyższe ceny, szczególnie ceny energii, ceny żywności, no, dotykają obywateli i stąd te rozwiązania, które rząd wprowadza, tarcz antyinflacyjnych, tak, czy właśnie pomocy dla kredytobiorców, no to są działania, które są konieczne do podjęcia. One też przyczyniają się, te tarcze antyinflacyjne, to jest realne też obniżenie inflacji o 1,5 do 2%, tak jak to mniej więcej kalkulujemy. Natomiast oczywiście kwestia podaży pieniądza na rynku. Tutaj też działaniem pana premiera staramy się, aby zachęcić sektor bankowy do podnoszenia atrakcyjności lokowania depozytów, ale również sami opracowujemy, co pan premier też ogłosił, opracowujemy atrakcyjną ofertę obligacji detalicznych, rocznych, dwuletnich, oprocentowanych stopą referencyjną NBP. W tej chwili to jest 5,25%. Tak, czyli to oferta dla tych, którzy mają oszczędności, chcieliby je choć trochę ochronić przed wysoką inflacją. No właśnie, wysoka inflacja jest zmorą wszystkich de facto. No dotyka nas wszystkich bez wyjątku. Chciałbym zapytać o inne rozwiązania, które szykowane są jeszcze w tym roku. Można powiedzieć, że będziemy mieć nowy ład. Już od lipca część zmian wejdzie w życie. Jakie są to zmiany? Tak, to jest zmiana w ramach właśnie tarczy antyputinowskiej, antyinflacyjnej. Tych rozwiązań też wprowadzamy niskie projekt, niskie podatki. To jest rozwiązanie, które przede wszystkim obniża stawkę podatku PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 do 12%, kwota wolna 30 tysięcy zł, próg podatkowy 120 tysięcy zł, więc duża ilość podatników, którzy
którzy na tej obniżce podatków skorzystają. Znika ulga dla klasy średniej, więc wprowadzamy też większą przewidywalność i taką jasność rozwiązań podatkowych, co jest bardzo istotne dla Polaków. W ramach tych rozwiązań też upraszczamy i wprowadzamy też możliwość złożenia PIT-2 w sytuacji, kiedy wykonujemy pracę, tak, mamy źródło zarobkowania w więcej niż jednym miejscu. Tutaj część tych rozwiązań wchodzi od 1 stycznia 2023 roku ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych, ale to jest też takie wygodne rozwiązanie, które pozwoli rozłożyć tą kwotę wolną na zaliczkach podatnikom i realnie, tak bardziej efektywnie z niej skorzystać. No tak, tak ma wyglądać Nowy Ład 2.0, można powiedzieć. Pytanie, czy będzie wersja Nowy Ład 3.0? Oby nie, bo tych zmian rzeczywiście było bardzo dużo w ostatnim czasie. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani minister. Gościem trójkowego komentarza dnia była Magdalena Rzeczkowska, nowa minister finansów od 2 tygodni na tym stanowisku. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.